i wie, czego chce. Generalnie jestem singielką już, można powiedzieć, jakieś 2 lata. Problem z facetami jest taki, że są egoistami i nie potrzebuję chyba osoby, jakby, która widzi tylko siebie, więc wolę rozwijać siebie, jakby wyznaję taką zasadę, wolę być sama niż w złym towarzystwie. Złym? To znaczy? Mogę na pewno przyznać, że zachowywali się tak, że ja na pewno im nie ufałam i wydaje mi się, że nie spotykali się tylko i wyłącznie ze mną w tym samym czasie. Na załamaną nie wyglądasz. Widać, że zwisa ci to i powiewa. I dajesz czadu. Ja jestem taką osobą, która nie potrafi usiedzieć na miejscu. Jakby muszę coś robić. Podróżuję, uczę się języków obcych. Zakład, że ona tak się bawi tym globusem, ale gdyby tutaj nie było napisane, które państwo gdzie jest, to by nie potrafiła sama wskazać, kurwa, chuj państwa, kontynentu nawet? Tańczę. Generalnie jestem troszeczkę duszą artystyczną, ale taka, która gdzieś stąpa racjonalnie na ziemi. I wieczorami w samotności wkuwasz słówka? Nie nudzi cię to? Nauka języków obcych dla mnie to jest prawdziwa przyjemność. Fajnie przełamywać takie bariery. Jakby jest to ogromny plus w pracy, tak? This the car. Un novio. Un abrazo. Ambitna i pracowita. Kandydat na partnera może mieć problem i za tobą nie nadąży. Facet generalnie musi wiedzieć, czego chce. Bo skoro ja wiem, czego chcę od życia, to on też musi wiedzieć, czego chce od życia. I jeżeli jest niezdecydowany w życiu, to będzie, to też będzie niezdecydowany w związku. Wiesz, czego chcesz i nie dasz sobie wejść na głowę. Zawsze byłam ambitna i te ambicje generalnie... Dzięki nim wydaje mi się, że cały czas idę do przodu. Do gry pewnie podejdziesz równie ambitnie i nie dasz się wkręcić. Powiedzmy tak, przyjmuję na pewno jakąś strategię, mam swoje sposoby, wiadomo. Mogę ich sprawdzać. Oczywiście ważne jest to, jak wygląda mieszkanie. I na pewno będę tutaj dociekać szczegółów w tym mieszkaniu. Pewnych takich elementów, na które może inne osoby nie zwróciły uwagi. Będzie się działo, ale adrenalina i ryzyko to jest to, co cię kręci. Jak to mówią, kto nie ryzykuje, nie pije szampana i ja tak cały czas staram się, żeby ten szampan w moim życiu się pojawił co jakiś czas. To ryzykuj, idź na całość. Singielka spotka się z 3 facetami, ale tylko jeden z nich jest singlem. No cześć, kochana. Zapraszam. No cześć. Dwóch udawać będzie kawalerów do wzięcia. Już chyba wiem, kto jest kawalerem. Jednak nie wiem, kto jest kawalerem. Obaj wyglądają, jakby się kurwa zgubili przy szkolu. Dobra, powiem tylko tyle. Jak ten ziomek ma dziewczynę, a wy nie macie, to naprawdę jesteście turbofrajerami. Sylwia postara się odgadnąć, który z nich mówi. Ja pierdolę. Randki z ukrycia obserwować będą ich partnerki. Naprawdę, nie tego się spodziewałam po tym programie, po tej randce. Jeśli nie, całą sumę zgarnie para, której udało się nabrać singielkę. To zaczynamy. Czas na prezentację graczy. Daniel to lew salonowy. Lubi swoje odbicie w lustrze. Czyżby narcyz? Mam na imię Daniel, mam 43 lata, jestem z Warszawy. Jestem menadżerem sprzedaży, oczywiście jestem singlem. Bardzo często korzystam z usług barbera, co chyba widać. Filip jest artystą i ma swoją muzę. Ja pierdolę. Bardzo często korzystam z usług barbera, co chyba widać. Mocny kurwa zawodnik. Coś więcej? Śmiechnij się proszę. Cześć, jestem Filip, mam 20 lat, jestem fotografem, a to jest moja dziewczyna Zuza. Dobra, Filip jest słodziakiem. Robi głupie miny i to nie tylko do złej gry. Siemanko, jestem Krzysiek, mam 18 lat, nagram filmiki na różnych portalach społecznościowych i jestem studentem prawa. O, to moja dziewczyna Sara. Cześć! I chętnie bawią się w pościelowe zapasy. Daniel może tylko sobie pomarzyć i powspominać dobre czasy. Od co najmniej 2 lat jestem singlem. Jak to możliwe? No rzeczywiście, widząc mnie, pewnie to jest mało wiarygodne. Muszę się przyznać, że po prostu lubię swobodę, lubię luźny tryb życia. Jestem imprezowiczem. Robię co chcę, z kim chcę, kiedy chcę i jak chcę. I możesz sobie bezkarnie przeglądać gazetki tylko dla dorosłych.
Nie da się ukryć, no jestem jakby samcem alfa, więc no uwielbiam. Chłopie, samcem alfa, więc podwala kuca kurwa do gazetek dla dorosłych. Ja pierdolę. Dobra, on jest moim faworytem. Kobiety. Lubię o nie walczyć. Im bardziej o jakąś kobietę walczę, tym bardziej mnie to kręci i bardziej mnie to podnieca, więc nie lubię łatwych kobiet, lubię... No, to powiem wam, że to są akurat takie skłonności gwałciciela, nie? Im bardziej walczę o kobietę, tym bardziej mnie podnieca. No kurwa, to nie brzmi najlepiej. Wyzwania. Myśliwy? Lubi polować. Czas na łowy. Czy rybka połknie haczyk? Twoim wdziękiem, urokiem osobistym i tak dalej będę po prostu ją uwodził i będę miły, szarmancki, pewny siebie, elokwentny, inteligentny. Brawo ja! Dasz popis? No i co najważniejsze, nie będziesz z tym sam. Wyzwanie. Ile dajesz mi czasu, żebym ją pocałował w usta? No, po kolacji 30 minut od początku z kolacją. 30 minut od początku? Mhm, niech będzie. Dobra. Zakład stoi. Stoi. Pora się ruszyć z kanapy i przejrzeć szafę. Łowca szpagaciar przesyła 6 zł i 83 groszy. W tych grach małżeńskich wystąpił ten gość, co nagrał Popka w psychiatryku. To nie przypadek, że też tam trafił. No nie pierdol. 85. No nie pierdol. No nie pierdol, dobra, może to zobaczę potem. I to jest kurwa 10, jesteście po wypłatach, wy możecie kurwa bilet kupić na tej transmisji jebanej? Zobacz, to daj mi. Trzeba to wiesz, ja nie ukryć. Czegoś. Dokładnie, trzeba to ukryć, bo wiesz. No. Masz tego trochę. No mam, stary. Ale zobacz, jaki rozmiar, stary. No co? Kurde. I się nakręca, żebyś tylko za bardzo nie osaczył singielki. Tu też łupy trzymasz? Tak, stary. Trzeba to schować, bo jak to zobaczy, to będzie pozawiatane. Wpuściłeś tu jakąś? Do tego królestwa? Zawsze jakaś była. Mogę się spodziewać niespodziewanego, ale to jeszcze więcej, że tak powiem, więcej emocji, prawda? Pamiętaj, że będę miał cię na oku. No, w każdym bądź razie, stary... To co? Nie przynieś mi wstydu. No ja błagam cię. No fajnie, jakby był romantyczny. Jakby się wykazał czymś takim oryginalnym, takim niekonwencjonalnym. Już się nie martw. Chłopcy się postarają, żebyś się nie nudziła. Laska jedzie Daniel na spotkanie z 40-letnim przegrywem i zboczeńcem i ma oczekiwania, nie? No cześć, kochana. Zapraszam. No, cześć, miło cię widzieć. Witam. Czekaj, zamknę drzwi. Tak, oczywiście, cześć. Daniel, bardzo Sylwia, miło. Bardzo miło również. Chodź, pomogę ci. Fajna. W jego typie. Zapraszam cię tutaj. Jaki na kanapkę. Tego się nie spodziewałam. Czego? Gniazdko wydaje się być przytulne. No, ładnie tutaj masz. No, staram się. Nie wiesz, co cię czeka, dziewczynko. No, a ja pierdolę! Kurwa, to brzmi jak jakiś wstęp do pornolu. Siedzi jakiś stary z wyrol, który wygląda jakby spierdolił z Akademii Pana Kleksa i mówi poważnym, kurwa, niskim głosem: nie wiesz, co cię czeka, dziewczynko. Kiedy? Jesteś singlem, jeśli mogę się zapytać? Od 2 lat. Do 2 lat? O kurczę, to długo. Hmm? A ostatni związek długo trwał? No, jakiś czas. A teraz w końcu, wiesz, nikogo nie udaję, jestem sobą. Robię co chcę, z kim chcę i jak chcę. Okej, okay. Czyli... Zobacz, ja powiem wam tak, ja wiem, że takie hasła się rzuca często, że najważniejsze w życiu jest, żeby być sobą. Jak zachowujesz się jak ten przygłup, to jest jedna zasada. Nigdy nie bądź sobą. Udawaj kogoś, kim nie jesteś, bo to nieprawda, że świat cię zaakceptuje. No to kurwa, naprawdę. Z tobą. Teraz. Tak, dokładnie. To też prawda. Te śliczne oczka Danielka. Nie daj się zwieść, dziewczyno. Powiedz mi w takim razie, czym się zajmujesz, bo powiem ci, że... A jakby na kogo wyglądasz? Wiesz co? Właśnie już mam w głowie, że... Artysta. Artysta, świetnie. Ale ja zgadłam, czy po prostu... Zgadłaś. Idziesz, kurczę, ja to jednak jestem. Jezu, jesteś przenikliwa. Boże, już się boję. Podoba jej się to. Kochana, na chwilkę muszę... O kurwa! Wskoczyć do... Natalcia przesyła 3,90 zł. Mam nadzieję, że wiesz. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mężczyzn. Dziękuję, Natalcia. Dziękuję bardzo. Będziesz tutaj bezpieczna. Liczę minuty. Dobra. No śpiesz się, Danielku, bo magiczne pół godziny na
Pocałunek w usta niedługo minie. Co tak szybko uciekasz? A gdzie... Nie, ten typ ma taki głos, jakby insynuował, że on będzie walił konia, kurwa, do tego pocałunku. Gdzie obiecany całus? Generalnie wydaje mi się, że... Ja się stresuję i czuć to bardzo. Boi się zbliżyć. No jak? Podoba ci się? Zajebiście, no bardzo ci się podoba. Otwarta dziewczyna. Młodziutka, fajna. Spoko, dobra. Fajnie mi się z nią rozmawiać. Gładziutka, fajna, kurwa. Nie, no. Zauważyłem, coś tam zaiskrzyło. Wy tu gadu gadu, a singielka złapała trop. Stary k***a, jak mam się z tego wytłumaczyć? Powiedz, że zakład przegrałeś i musiałeś się przebierać w damskie ciuchy. Nie, no to jest słabe, no stary, no. A może to prezent? Okej. Kiepsko to wygląda. A młodziutka, młodziutka, są gładziutka. Im dalej w las, tym więcej drzew. Tak wszystko dobrze szło i widzisz? No. Przez te cholerne ciuchy się wszystko zjebało. No i dobra, no. Niech się teraz powkurza, później będzie łagodniejsza. Dobra mina do złej gry. Szok. A najlepsze jest to, że widzę, że się w ogóle nie krępuje. To nie, nie jedyna rzecz, która nie wydaje mi się, że jest jego. No cóż, zapytamy się, co na to odpowie. I wali jej komplementy. Ucieka. Że jesteś zakochany, że się podoba, że jest... zagasić w ciebie. Chłop jeszcze pół godziny z nią nie spędził, nie zdążył jej pocałować, a jego starszy kolega daje mu kurwa tipa, żeby powiedział jej, że się w niej zakochał. Nie no kurwa, nie no. Wal jej komplementy, powiedz, że się zakochałeś. Kto jak nie ja? Przemek, wymyśl coś na poczekaniu. No wybacz, że... No coś długo ci nie było. Trochę co mnie to nie w ogóle było. Jest? Sorry. Ciuchy. Na twoje? Masz żonę? Żartujesz, żenujące, no to wytłumacz mi. No ja nie żartuję, ale no... Koleżanka z garderoby, z kostiumów, czasem u mnie zostawia te rzeczy. Słuchaj. Bajtki? To już generalnie gruba sprawa. No nie. A może to był prezent dla mnie? Jeszcze nie wiem, jaki masz rozmiar. Oj, wiedziałem, że z tego to będzie awantura. Dlatego wykaż się kunsztem i zmień szybko temat. Słuchaj, są rzeczywiście dwa takie jeszcze zawody, które chętnie bym uprawiał. Typu masaż, ale może... są specjaliści od masażu biustu. Są zajebiści w tym. Drugi to jest taki jak brow fitting, no, czyli po prostu dobieranie staników do rozmiaru to tak łapiesz te wszystkie biustu, kobiety. Piersi i tak dalej. No wiesz, no właśnie ja... Ja jestem... chyba dałam radę, dobrałam w sumie. Mogę zobaczyć? Zaczęła się gra wstępna. Grają ostro. Nie ma to tamto. Spoko, no. No wydaje mi się, że to nawet więcej niż spoko. No ona też chyba już ma na niego ochotę. Chodź, zapraszam. Dobra. Wskakuj. Impreza się rozkręca. Czas na kolejny krok. Ale czujesz, że zaraz przegram zakład. No to nie wiem, Daniel, może spróbuj coś. Może wmocni mi tutaj kark. Generalnie często mnie boli. Także jeżeli chociaż się trochę na tym znasz, to powinieneś mi ulżyć. Ciebie cokolwiek w ogóle boli? Kochanie, jak masaż? No w porządku, ale... Nie, to bez kitu wygląda, jakby Trynkiewicz kogoś uczył podrywu, nie? Generalnie chyba dużo nie ćwiczyłeś. I wygrał. Szacun. Proszę, przejdź do konkretów. Dobra, chciał wygrać zakład. No, Daniel, tego to ja się nie spodziewałam. Trzeba było się nie zakładać. Wiesz co, Daniel? Muszę iść do łazienki. Puścisz mnie na 2 minutki? No to wiesz, to na drogę. Chodź. No proszę, szybko to łyknęła. Łyka jak młody pelikan. Rybka połknęła haczyk. A, nie ja pierdolę, to niesamowite jest. Chyba mówię, że malicja. Trochę jak zwierzak, ale... Ja na jej miejscu, jakbym poszedł do kibla, to bym kurwa zęby umył. Ale to dobrze czy źle? Jedno jest pewne. Wygrał zakład. Stary, gratulacje. Mówiłem? Otóż się masz na zakład. Ja miałem wrażenie, że on ją kurwa zgwałcił tym pocałunkiem w ogóle. Ja pierdolę, naprawdę. Ile? Tam się założyli. Stówkę za każdy pocałunek. Nie, całą stówkę. Chyba 100 browarów. Nie, masaż to jest jakaś pomyłka. A dobrze całuje? Zajebiście, stary. Ale było z języczkiem. Wydaje mi się, że dość trochę ściemnia z tymi ubraniami. I nie chcę mi się wierzyć, że to jest jakaś elektryzorka. Zobacz, co ona robi w łazience.
Ja pierdzielę. Znowu ma wątpliwości. Znalazła zmysłowy żel. Lepiej wracaj i gaś ten pożar. Daniel, no mam do ciebie parę pytań. Dasz radę? Kto jak nie ty? Jak tam? Daniel, no mam parę pytań. No jakby... znowu? No znowu mam do ciebie pytania, bo jakby ja ciebie nie wiem, nie rozumiem. W ogóle mówisz mi, że nie masz kobiety, że nie masz nikogo. Tłumacząc, że ubrania... Dobra, żeby to zadziałało też w drugą stronę, to teraz zrozumcie, że ten kurwikłak daje się macać i całować tylko po to, żeby mieć szansę wygrać 2000 zł. Żeby to też dało szerszą perspektywę. To jest ta pani ambitna jak coś, nie? Jestem tak ambitna, że dam się na wizji wymacać, wycałować przez starego oblecha, który wygląda jakby się nie był, to może uda mi się 3000 zgarnąć. No kurwa, no niesamowite. Ja są twojej pani od kostiumów, no ale co to w ogóle jest? No nie wiem, wygląda mi to no jak damskie słodkie uniesienie. To nie jest damskie. Damskie. Co, facet nie może się umyć damskim płynem? Mogę to jakoś wytłumaczyć? Nie wiem, czy to... Ja chyba już rozumiem, czemu ona na początku programu powiedziała, że lubi studiować obce języki. Jak ona po 20 minutach pana Kleksa przelizała. No kurwa. W tym programie to ja nie wiem, jak te castingi wyglądają. Spróbuj, czekam. Aha. Tak, to właśnie. Daniel, czyli ty wszystko tłumaczysz pocałunkami, a ja lubię, jak ty się złościsz. Stówkę za jeden. Opłaca się. Proszę. Już się polubili. Ja pierdolę, przecież... Ona wygląda jak przerażona, ten typ jest creepem, jest jakimś kurwa brudnym zboczeńcem. Ja pierdolę. Sylwia ma dość tych gierek. Singlu, pociesz ją. Patrzcie w ogóle na jej wyraz twarzy. Chuj, że ona nie ma tam ona nie ma żadnej granic, ona się to wszystkiego jest w stanie... ona zrobi wszystko, żeby mieć szansę wygrać, ale widać, że ona jest obrzydzona tym typem. Sałatka? A poprawy nastroju? Poprawa nastroju brzmi dobrze. No. Rozgrzał się tymi pocałunkami i dupa. Zaraz wybuchnie. Pyta mnie, czy dzisiaj pójdę. Panie Wiesławie, pan mnie wiezie na burdel. Patryk Szyperski przesyła 50 zł. Siema, pozdrowisz mnie XD. Panie Patryku Szyperski, to oczywiście, że cię pozdrowię. Dziękuję bardzo za duże wsparcie. Tu się nawet małe wsparcie rzadko zdarza, a duże to już w ogóle, także dziękuję. Palące, Daniel. To jest Daniel po to, żebyś tyle nie mówił. Jedz gruszkę. Próbuje ją udobruchać i je jej z ręki. No już karmienie. Nieźle. Myślisz? Nie wiem, ty mi powiedz. No pewnie. Piorun strzelił. Motyle w brzuchu są. Czasem bywasz przekonujący. Chyba do byłego wrócę, bo jak tak teraz randki wyglądają, to pierdolę. Pani Pralinko, jeżeli twój nickname oznacza twoje ulubione przekąski, to wydaje mi się, że jakby twój były jest jedyną twoją opcją, nie? Story prawdziwe. Romansiło się zrobiło. Ja próbuję pierwsze. Tak, ty pierwszy. Jak przeżyjesz, to później ja. No proszę. To ja już mykam. Pa. Zakończmy to. Tak dobrze było. Zostawmy coś na inne spotkanie. Odprowadzisz mnie? Jasne. Może się wreszcie Danielek zakocha. Pa. Pa, pa. Miłego. Pa. Buziaki. Wszystko jest możliwe. Ciężko się rozstać. Profesor seksu Daniel. Szapoba, czapki z głów. Zna się na rzeczy, to fakt. Widzowie, widzicie, wy mnie wyzywacie, chudzinka się zwała, a ja mam po prostu atletyczną sylwetkę, patrzcie. Taka jest prawda, no kurwa, mięśnie ważą, no. Mięśnie ważą. Sylwia jest urocza, zabawna, pełna poczucia humoru, no i piękna przede wszystkim, no. No generalnie Daniel pozostawi duże wątpliwości. Na początku byłam praktycznie, że przekonana, że Artur jest z JKS kimś. Przesyła 10 zł i 73 grosze. A będzie jeszcze jeden moment. Nie, zobaczymy, dzięki. Muszę dużo przemyśleć, ale... obstawiałabym, że chyba singiel. Parę razy ci się wymknęła dziewczyna, ale gratuluję. Wygranej wymknęła ci się. No, mówiłem. A, cieszę się. Jestem z ciebie dumny, powiem ci szczerze. I cieszę się, że mam takiego przyjaciela jak ty, że mnie wspierałeś. Już browar i meczyk masz zapewniony. No. Tak trzymać, a singielka leci dalej. Filip jest flirciarzem i fotografem, który... Natalka!
Musisz mi jedzenie sprzed drzwi wyciągnąć, bo doszło. I do lodóweczki trzeba włożyć. Chyba jest pod pantoflem Zuzy. Królowa może być tylko jedna. Raczej właśnie tutaj bardziej dominuje Zuza. No Zuza jest starsza, jest bardziej odpowiedzialna. Ona jest właśnie takim głosem rozsądku naszym, więc tutaj ona raczej przyjmuje to panowanie. Można by tak właśnie uznać, że rządza, ale... Tak szczerze, trzeba być totalną pizdą, żeby kobieta rządziła w domu. Ja wiem, zaraz jakieś Julki spierdolone z Twittera się kurwa rzucą i będą pierdoliły o równouprawnieniu. No ale taka jest prawda, no jeżeli jesteś mężczyzną i kobieta za ciebie decyduje, to nie jesteś mężczyzną, tylko zwykłą pizdą kurwa jesteś. Ja też właśnie uznaję, że praktycznie zawsze podejmujemy decyzje wspólnie. Ja bym bardziej powiedział, że odgrywam taką rolę księcia, tego syna. Zuza często właśnie, tak jak mówiłem, jest właśnie tym głosem rozsądku, więc też taki troszkę matczyne obowiązki przejmuje, więc czuję się trochę jak syn, ale mi się podoba taki dziwny, z lekka kazirodczy układ. I co, że starsza? W zgodzie z trendami. No weź się pokaż bardziej. Filip ma niezłą gadkę i bajer. To może zaraz się przydać. Jak przekroczę jakieś granice, no to Zuzie się odwdzięczę. Chociaż właśnie mamy takie dość luźne relacje. Raczej nie powiedziałbym, że takie stricte związkowe, tylko bardziej przyjacielskie. Czyli wolny związek i wszystkie chwyty dozwolone. No ja raczej nie chcę tutaj robić sobie takie antyreklamy w telewizji, no ale manipulantem raczej jestem, więc myślę, że sobie poradzę w tej kwestii. Marta napisała, jak ona lubi i on, to co w tym złego? Dobra Marta, weź kurwa, weź i bądź no poczesna gdzie indziej. Tu nie chodzi złe czy... Nazywajmy rzeczy po imieniu. Mężczyzna dzisiaj często jest zniewieściały. Jeżeli jesteś takim chrupkiem pierdolonym, który słucha się kobiety pod każdym kątem i ona podejmuje wasze wspólne decyzje, to znaczy, że najprawdopodobniej musisz iść i zbadać swój testosteron, bo jesteś mniej męski niż ona. No to są fakty. Ja wiem, że teraz lewactwo próbuje tutaj jakiś zamęt wprowadzić i niestworzone historie, ale to się kurwa nie dzieje. Za chwilę ktoś powie, że ja kobiet nie szanuję. To nie chodzi o to. Tylko trzeba być totalną pizdą, żeby nie mieć własnego zdania, podporządkować się kobiecie. Tak, zdecydowanie właśnie Filip jest tutaj dobrym manipulatorem, bardzo dobrze też rozumie rzeczywistość, prawa nią rządząca. I jest z tego dumny. To jeszcze sprawdźcie szafy. No, musimy, wiesz co, posprzątać wszystko. To jest moje. Więc to zostało. Ale weź, bo to jest podejrzane. Jak to wygląda? Normalnie, to jest męsko, to jest... Tak się ubierają współcześni mężczyźni. Niby to jest kota, ale to też na wszelki wypadek można zebrać. Ogarniajcie kwadrat. Czas się kurczy. Singielka nadchodzi. A jeszcze łazienka jest do uprzątnięcia. Pakujemy te rzeczy? Mhm. No dobra. Dobra, ja wezmę wszystkie. Gruby Bobo przesyła 2 złote i 93 grosze. Niby równe uprawnienia, a czemu my musimy iść na wojnę, a dziewczyny nie Julki tak zwane niech idą? Nie, relujesz, bratku. Relujesz. Uważam, że... Powiem tylko tyle. Jeżeli wybuchłaby wojna i kobiety byłyby puszczane za granicę, mogłyby uciekać, to nigdy już jakby wrócił pokój, nie uwierzyłbym w coś takiego jak równouprawnienie. Nigdy. Myślę, że lewactwo już wtedy by kurwa upadło. Wiesz co, ja nie wiem po co ty tyle tych rzeczy kupowałeś, naprawdę. Przecież ty nawet połowy nie używasz. Dzisiaj będzie konkretnie. Raczej przechodzimy do rzeczy. Szkoda tracić czasu. Filip z Zuzą dwoją się i troją. Nawet o poczęstunku pomyśleli. Dobra, zrobimy jej coś dobrego do jedzenia. Uh-huh. Będziesz jej słodził i pewnie dasz się zdominować. Myślę, że generalnie faceci lubią kobiety dominujące, więc... Nie. No cóż. Dzisiaj szalejemy. Ja nie lubię, jak kobieta ma zadarty kurwa nosek do góry i próbuje mówić mi, co mam robić, to mnie turbo wkurwia. Turbo mnie irytuje, sobie myślę, dobra, weź już wypierdala, idiotko. Dzisiaj wieczór jest mój. Filip postara się zadowolić singielkę, to pewne. Dobra, ja idę się umyć, ty idź się już schowaj najlepiej, by się przydało. Jak bym cię zdradził, no to się nie przejmuj, nie? To jest dla pieniędzy jednak. Ale faktem teraz się dużo zmieniło i ja mam wrażenie, że my jako ludzie jesteśmy hodowani, w zależności od tego, w jakim środowisku się wychowujemy, to mamy gdzieś tam tendencję do pewnych cech, posiadania pewnych cech. I nie powiecie mi, że mężczyźni dzisiaj nie są sfeminizowani. Na przykład on z aparycji i z zachowania po tym, co mówi, jest totalnie sfeminizowany, a kobiety lubią teraz w dzisiejszych czasach takich słodkich chłopaczków z makaronem na włosach, którymi mogą zawładnąć. Mimo wszystko. Tak, ja odbieram tak, tego personalnie. Tak, tobie, więc
Do zobaczenia później. No, a? Ufaj i kontroluj. Lepiej mieć go na oku, bo ta druga może namieszać. Cześć, zapraszam. Cześć. Filip. Cześć, Sylwia. Miło. No, pozytywna, atrakcyjna dziewczyna. Ładnie tutaj masz. Dziękuję, ale akurat nie mój wystrój i ja nie mam takiego dobrego gustu. No właśnie tak. Kobieco, różowo. Nie, po ciotce. Myślę, że może się spodobać, no bo jednak Filip jest atrakcyjną osobą, więc jak najbardziej widzę tu potencjał. I ty tak cały czas w mieszkaniu tej ciotki? Nie, wiesz, to ja jestem... Wiecie, co jest najgorsze? Że mimo, że jestem hetero, to ten Filip nie podnieca. Ogólnie ze Szczecina, ja tutaj przyjechałam, bo niedługo będę zaczynać studia w Warszawie. No jest bardzo podejrzliwa. Powiedz mi, Filip, jakie studia zaczynasz? Psychologiczne, wiesz? I co, chcesz zostać terapeutą? Tak, konkretnie psychologiem. Seksuologiem, Boże, ja się tak pyle. Seksuologiem? Tak... No. O, proszę. To jest bardzo dociekliwa. Filip, proszę. To czyżbyś ty już kogoś miał? No jeszcze nie, no jestem poszukujący. Ja nie mam czasu, ja pracuję, ja zaraz zaczynam studia, mam maturę zaraz. To ile ty masz lat? 20 zaraz. I dopiero matura? Studia? No, technikum. Jestem z wykształcenia fotografem. To dziewczyna zdecydowanie. Nie, nikt mi nie powie, nikt mi kurwa nie wmówi, że on nie ma feminizowanych ruchów i sposobów wypowiedzi. No ma. Na 100% jest gejem. No kurwa, ja mam gej detektor. 100% jest gejem. Chcę sprawdzić. Bo on lubi patyki, widzowie. On się z kolegami na patyki bił. No na 100%. Czy jakby Filip jest singlem, czy też nie? No i tutaj widzę, że między nami 5 lat różnicy, aż zastanawiam się, skąd to twoje doświadczenie. Chyba jesteś obrotny chłopak jednak. Jestem obrotny, słuchaj, jak miałem... Bardzo obrotny do chłopak. Tak, jak miałem kiedyś 18 lat, to ja w ogóle miałem 30 lat. Ja zauważę, że coś z tego pozna. Takie ma pochwalę się. Czyli lubisz starsze? Tak. To nie była sugar mami, ale taki przelotny romans bardzo. Z Filipem nigdy nie wiadomo, co jest prawdą, a co jest fantazją. Filip, rozluźnij się, bo mówisz, że masz tyle doświadczenia, ale wydaje mi się, jakbyś był na pierwszej lance. Widać właśnie, że jest bardzo nastawiony na testowanie Filipa. Próbuję go przejrzeć. Na tym polega gra. Może zakręć mi butelką. To trochę mi wygląda jak gra w zadanie czy wyzwanie. Mhm. Czy uwierzy, czy nie, to loteria. Czuję potencjał na wygraną. Pytanie, dobra. Jaki jest twój największy sekret? To może ja pójdę na start. Swoją jedną byłą oskurowałem i zjadłem. Co? No. Jak to? Powiedz mi coś więcej. Nie no, żartowałem. Chciałem, żebyś się trochę rozluźniła. Ładnie wprowadził właśnie zabieg poczuciem humoru. Naprawdę efektywnie. Wiesz co, no... Dobra, ja już wiem, jak wygląda osoba, która śmieje się z żartów Pawłowskiego. Marian przesyła 2 zł. Ja pierdolę. 3 grosze. Streamy, nagrywanie filmów, łyżwiarstwo, praca na magazynie i treningi. Jak ty jesteś w stanie to pogodzić? No jakoś tam Marian ledwo zdzipie, ale daje radę. No ja generalnie to bardzo sobie cenię, jak facet umie tańczyć. Generalnie poprowadzić w tańcu, więc nie wyobrażam sobie, jeżeli no, nie umie tańczyć. Ja dobrze tańczę, jeżeli mnie partnerka dobrze prowadzi w tańcu. Taniec to nie moja bajka. Lubisz dominujące w takim razie kobiety? Tak. Filip, to co? To może ja cię poprowadzę. Dobra. Myślę, że zaraz zacznie się coś dziać ciekawego. Filip jest grzeczny i potulny. Chodzi jak w zegarku i chyba to mu się podoba coraz bardziej. No, właśnie Filip już widać, że się zaczyna rozkręcać, czuje flow. Zapraszam, które wolisz? To wybiorę. Już tak mało starasz się, Filip, powiem ci. Jestem przyzwyczajony do tego, że to jednak kobieta się o mnie stara. Czyli trochę tak cię te kobiety rozpuszczały w życiu. Zawsze to one przejmują tą inicjatywę, zawsze to one są dominujące. Jak tak chcesz sobie w życiu poradzić? Mi się wydaje, że tak ci w życiu zostaje, jak wujek to było duże zainteresowanie przejawia w dzieciństwie. Wiesz, wchodzi ci do wanny, żeby ci cieplej było, mówi: a, rozgrzeje ci wannę tutaj. Właśnie w taki sposób. Jednak ja lubię być wyręczany, lubię być... No jak ty chcesz być seksuologiem? No normalnie. Jeżeli przekroczy granicę, no to ufam jego percepcji, że to było adekwatne w tej sytuacji. No i po prostu później po programie sobie to obgadamy. Profesjonalne podejście do sprawy na chłodno. Wiesz co, Filip, to może pokaż mi, gdzie jest łazienka, bo muszę przypudrować nosek. Zapraszam. Krótka przerwa na przeszpiegi. No i co tam? Jak? Podoba ci się?
Wiesz co, no brzydka nie jest, ale to zupełnie nie jest mój vibe. Ten Filip to taki trochę nieśmiały, mówi, że ma doświadczenie, a dla mnie to dziecko to... Przepraszam. No dziecko, no. Wydaje mi się, że jest prawiczkiem. Czyli jednak nie czujesz tak jako flow do końca? Nie, do końca nie. Wiesz co, myślę, że gdybyśmy się bliżej poznali, to naprawdę moglibyśmy się zaprzyjaźnić. Znaczy, i mi się wydaje, że to po prostu bardziej działa w ten sposób, że to nie on robi unboxingi, może w ten sposób. Złapać jakiś tam kontakt, ale żeby naprawdę myśleć o niej poważnie, nigdy w życiu. Jakby nie czułam w ogóle żadnej energii, jakby nie wiem, pierwszy raz dotykam kobietę, nie wiem, no nie szukam syna, ani też, nie wiem. Co myślisz, że będę jego sugar mami, czy co w ogóle? Jakieś porady masz? Wiesz co, ona właśnie ma już zbudowany twój wizerunek, jednak jesteś odbierany jako osoba, która się nie śmiała, 2 zł i 93 grosze. Kobietę to trzeba chwycić za szyję, spojrzeć w oczy i powiedzieć, że ma 365 dni, ma szansę na to, żeby pokochać tego mężczyznę. Tak zrobił Massimo. Z inicjatywą? Czyli pokaż siłę i moc, utrzyj jej nosa. Może właśnie tak wprost jej powiedz, nie? Że jednak nie czujesz takiego flow osobowościowego. Mhm. To może się udać, gdyby nie te przyklejane wąsy. Wąsy? Lepiej wracaj i pokaż się z innej strony. Wróciłem, sorry, że tak długo, ale mam bałagan i trudno było się przycisnąć. No my właśnie z Filipem tak ustaliliśmy, że jeżeli jednak pokłócimy się przez ten program i właśnie się rozstaniemy, to ja po prostu wracam za tydzień jako singielka. Może się zabawimy? Zobacz, co znalazłam. Wąsy. Powiesz mi coś na ten temat? No wąsy, jak wąsy. Na co ty masz do wąsów? Może ci przykleję? Przyklej. Może z wąsami będziesz wyglądał doroślej? Dawaj. Może sobie przykleję wąsem. Z wąsem zdecydowanie doroślej. Dobra, pozwolisz, że się przejrzę. Może troszeczkę, bo go po prostu onieśmiela. No i co? Gdyby mój stary nie był łysy, to by właśnie tak wyglądał. Czy miałby wąsa? Nieźle. No? Nieźle. Mhm. Nawet ten rudy mi nie przeszkadza. A w ogóle ty wiesz, jak się dzieci robią? Mhm. To dostać seksuologiem, a wiesz, może mi coś opowiesz na ten temat, wiesz? A co chcesz konkretnie wiedzieć? No powiedz, jak to, no dostałeś już się na te studia? No nie, no co ty, no przecież jeszcze nie mam matur. Czy ty nawet nie masz matury? No tak jak mówiłem, to w ogóle nie słuchasz tego, co ja do ciebie mówię. Ja o tobie akurat nic praktycznie nie zapamiętałam, więc mamy remis w sumie. Kurczę. Jakoś mi nie jest tak bardzo przykro z tego powodu. Mi też nie. Tak? Mhm. To może jednak nie pasujemy do siebie? No, wiesz co, ja to już stwierdziłem już jakiś czas temu jednak, że nie pasujemy do siebie. Jeszcze trzeba się zachowywać dorośle. No, to nauczę się. Może się spotkamy za parę lat. No może za parę lat. Jak już będziesz tą taką skoszkniałą pizd... Wow, co jest? A patrzcie, jaki ona uśmiech zajebała! Ja pierdolę! Nie będę skoszkniała. Ale boję się zobaczymy. O siebie. My lubimy właśnie taką stwarzać grę pozorów. MZZ przesyła 2 zł i 93 grosze. Tak, kiedyś wystarczył trawnik na głowie i kolega, który za ciebie wręczy kwiaty, a teraz trzeba się męczyć, żeby wyrwać. To prawda! To prawda! Kiedyś to wystarczyło. Lubię, jak się do nich tak mówi, ale sorry. Tak, ja się nie pozwolę tak traktować. Ja też lubię. Myślisz, że mężczyzna to jest taki, który obraża kobietę? Ja, Filip, nie pasują ci te wąsy. Widzę, że nie wiesz, co z nimi zrobić. Lepiej to wyrzuć, bo i tak to nic nie zmieni. Naprawdę jest bardzo natarczywa. Ty jesteś jakaś zjeb***a. Co ty sobie myślisz? Czemu ty mi zdejmujesz, te wąsy? Pojeb***a cię, kur... No ale co, że ci zdejmuję wąsy? A co ty myślisz, że z tymi wąsami to jesteś nagle, co, mężczyzną? Jesteś taki normalny. CJ przesyła 2 zł i 16 groszy. Beetle Juice by mu pokazał, jak się kobietę podrywa. Ja pierdolę, jaki zwrot akcji! Mi się wydaje, że w tym momencie Filip właśnie zrozumiał, że jest gejem i stwierdził, że to jest czas, żeby wypierdolić kobietę z domu. Weź w ogóle spadaj. Może się odzywać to... Ja kretynka? Ja... I ty się jak... Co ty? Czy to już się kończy? Bardzo szybko. Saka. Naprawdę. Naprawdę, nie to... Teraz, jakby chciał się zachować jak Giga Chat, to powinien te róże przynieść swojej dziewczynie. Tego się spodziewałam po tym programie, po tej randce. Miał być samcem alfa, ale chyba za bardzo wczuł się w rolę ze skrajności w skrajność. Idiotka, kurwa, naprawdę. Zaskakujący finał spotkania. Ja się cieszę, że już single nie jestem. Ja po prostu nie wierzę, to jest najgorsza randka, na jakiej byłam. Co to w ogóle ma być? Jak można mnie wywrócić? W ogóle mnie, taką kobietę? Było wybuchowo. Pogoniłem w p***u, kur...
nie no. Już mam numer do byłego wybrany. Ty, pralinka, ty też pokazujesz, że masz właśnie bardzo silną psychikę i bardzo dużą dozę samoakceptacji. Jak ty wychodzisz z założenia, że już nic lepszego niż twój były cię w życiu nie spotka, więc musisz do niego wydzwaniać, bo zobaczyłaś randki w telewizji. Weź się od niego odpierdol. Nie po to cię zostawił, żebyś mu dupę truła. Weź ten numer, zablokuj czy coś. Normalna była. No bardzo dobrze, słuchaj, jednak to była naprawdę bardzo specyficzna randka i no takie jest życie, trudno. No w ogóle co to ma być? W ogóle wywalił mnie z mieszkania, obraził mnie? Nie wiem, jakby jak można tak do kobiety? Bardzo dobrze właśnie, że ta randka się zakończyła w ten sposób, jestem z ciebie dumna. Jednak to było bardzo twoim stylem. Dziękuję. My się rozumiemy. Tak. Zuza wydaje się być zadowolona z takiego obrotu sprawy. Sylwia musi przełknąć tę żabę i iść na kolejną randkę. Krzysiek i jego dziewczyna są gwiazdami internetu. Kręci ich to. Ty próbujesz... Czekaj, ja to rozumiem, że ty próbujesz chłopa kotem zastąpić? Wiesz, że będzie łatwiej i bardziej ekonomicznie wibratorem? Ja pierdolę. Pasują do siebie jak ulał. Sobie ufamy i nie jesteśmy sobie zazdrośni, że ktoś kogoś zdradza czegoś takiego. No najważniejsze to jest zaufanie w związku. Tak, no jakby tak. Ja na przykład ufam jej, że no nikogo innego nie ma. Ja też sobie ufam, no. Są szaleni i lubią robić show. Każdy z osobno jest taką gwiazdą internetu. No ja może trochę bardziej. To pokażcie, jak to robicie. Hejka, kochani, siema, właśnie siema. Nagrywamy gry małżeńskie wreszcie. No. Udało się. Będzie ciekawe. Będzie ciekawie. No, my no. Jesteśmy w trakcie nagrywek i powiem wam, że będzie przemocne. To musicie koniecznie oglądać, nie? Tak. Jest pałę. Dobra, powiedz mi jedną rzecz. Oni przechodzili jakieś badania psychiatryczne przed wystąpieniem w tym programu? Bo ta dwójka wydaje się, kurwa, głęboko niedojebana. Zawsze tak mieliście? O, czy to przyszło z czasem? Gacha przesyła 2,93 zł. Pralinek, odpuść sobie byłego. Ja mam 31 lat i jestem singlem. Mówią na mnie duch, a wiesz dlaczego, bo będziesz krzyczeć tej nocy. Przemyśl to. Zaczęłam po prostu oglądać to wszystko, jakoś się tak otworzyłam bardziej do ludzi, bo ja zawsze byłam tak zamknięta w sobie, siedziałam w domu, nie wychodziłam gdzieś ze znajomymi i wyszło tak... Ja pierdolę, ale niesamowite! Dziewczyna, patrzcie! Na czacie dziewczynę zostawił chłopak, nie? Ona ciągle płacze i mówi: ojejku, jaka ja jestem samotna, ojejku, chyba wrócę do swojego ex. Ziomek wysłał 3 złote w donajcie. Powiedział, że ją tak wyrucha, że będzie tej nocy krzyczeć. A ta już dopytuje, jaki będzie dalszy scenariusz. Przed chwilą chciałaś wracać do swojego ex, a teraz chcesz się kurwa ruchać z duchem z donate'a. Dobra, wyślij swojego Instagrama, zrobimy ci casting. Wybierzemy ci męża dzisiaj. Bardziej jestem otwarta, bo ja bym się nie spodziewała. W ogóle ja nigdy nie chciałam mieć chłopaka, ale jak poznałam Krzyśka, to po prostu zakochaliśmy się w sobie i nadajemy na tych samych falach i wyszło tak, że jesteśmy razem. No to najważniejsze. Tak. I nakręcają się teraz wzajemnie. Siemanko, dzisiaj Lasucita będzie rzucać tymi piłeczkami we mnie i tutaj można zdobyć różne punkty. Lecimy? A ja będę się kręcić dookoła. To jest Lasucita? O kurwa, to... O ja pierdolę, o kurwa, o ja... Ja myślałem, że wy trolujecie, że ona podobna jest. O kurwa, dobra. To nie mam wątpliwości, że tu pośledzeni ludzie występują. Dawaj, start. Różowa. Ło, trafiłaś. Niezły popis. A na singielkę jaki masz plan? Ja przekonam tą dziewczynę, która przyjdzie na randkę w taki sposób, że po prostu będę udawać takiego mamisynka, który w ogóle jest prawiczkiem i... Stary, kurwa, już nie pierdol, no nie musisz udawać. W sensie, stałym brakiem szacunku, ale już nie pierdol, kurwa. Będzie przekonać ją w ten sposób, że nigdy nie miał do czynienia z jakimiś relacjami miłosnymi. Pomysł jest. Musicie jeszcze pochować... No miałeś do czynienia z relacjami miłosnymi, jak mama ci mówiła, że cię kocha, no jakby... To jest inny rodzaj miłości, chłopczyku, no. ...pać damskie rzeczy, bo będzie przypał. Ej kurde, twoje rzeczy trzeba pochować, wiesz to szybko. To jest ta kurtka jeszcze na środku. Wiesz to szybko. Chowamy już? No. Myślisz, że ona się zażenuje tym, jak to zobaczy? Zażenuje się, że no, to jest prezent dla niej. A takiego mi nigdy nie dałeś fajnego, ja bym chciała tak. Może się zażenować. Taki piórnik dostała pewnie w podstawówce. Tu zobacz, dres masz. Patrz, gdzie? Aha, ej, dobra, dziękuję ci. A to nie jest kawiak. Ja jeszcze torebkę wezmę. No. To nie jest ten kawiak, co wy pierdolicie? Ruchy, ruchy, bo singielka was nakryje i będzie po zawodach. Może dzisiaj nastąpi ta najlepsza randka
Sara, chodź no! Idę. Najlepsza randka. O Jezu. Zobacz, jak wyglądam. Ładnie? Dobrze, jak nerd. No ale no, włosy coś tam, nie wiem, poprawnie jakoś. Mi no dobrze wyglądasz, szczerze mówiąc. Tak, ładnie wygląda. Jak nerd, ale tak ma być. No chowaj się. Chyba idę się schować. Wydałby się ktoś, kto jest w końcu normalny. Może ktoś, kto mnie nie wyrzuci z własnego mieszkania. Może przede wszystkim dorosły facet. Jestem prawiczkiem, jestem nerdem. Nikt mnie nie chce. Chyba nie dziś. Plan jest inny. Sara się chowa. To sygnał, że singielka może wejść. Ciomek przesyła 4 zł i 88 groszy. Jak ta laska z chatu ma mniej niż 70 kg, to też się zgłaszam. Zapraszam. Cześć. Krzysiek, jestem. Cześć, Sylwia. Miło poznać. Mogę ci przytulić? Oj. No, odwaliłaś jak szczół na otwarcie kanału. Mam tutaj taki prezent dla ciebie, piórnik. Ojejku, dziękuję. Od prezentów już na pierwszej randce. No nie, nie wiem, co się robi na randka, bo w ogóle pierwsza to jest moja randka w życiu, więc wiesz. Że się stresuję. Mogę rękę? Wasz. Wie mi serce się stresuje. Krzysztof nie lubi blondynek, woli brunetki. Krzysiu, bardzo ładnie tutaj masz, tak jasno. Sam to wszystko urządziłeś? Nie, to nie jest mój dom, to jest wynajęty, moja mama mi wynajmuje. On odgrywa teraz prawiczka, więc on jej tutaj makaron na uszy napija. I herbatkę jej robi. Grzeczny ten Krzyś. Krzyś totalnie nie jest tak grzeczny jak tutaj. No ładna jesteś tak w ogóle, tak wiesz. No ale to powiedz mi, mówisz, że nigdy nie miałeś dziewczyny, ale co, nie chodziłeś na randki? To ja jestem taką pierwszą randką, przecież masz 18 lat, to niemożliwe. No jakoś, nie wiem, nigdy do nikogo nie tyczyłem, a mama mi też nie pozwalała w ogóle mieć dziewczyny, nie? Bo mówiła, że pierw nauka, dopiero dziewczyny, nie? I przyjeżdża tutaj co sobotę, sprawdza, czy nikogo nie sprowadza, nie? Bo ma tutaj klucze do mieszkania, nie? No kurczę. Ale on jest dobry, bo on troluje, mówiąc, że troluje. To brzmi autentycznie jakiego życiorys. Ja bym w to uwierzył. 2 zł i 93 grosze. Jeszcze ja się zgłaszam na kandydata na męża dla pani z czatu. Pokaż chodku, co masz w środku. Pewnie tłuszcz XD. Kto wyśle więcej w donajcie, ten dostanie możliwość pójścia na randkę z panią z czatu. To trochę jesteś trzymany pod kluczem, no. Powiedząc. Niby wierzę, niby nie wierzę. Ale on też na takiego wygląda, że może tak być. Krzysiu? No? Ale to jest chyba sól. Pomyliłeś chyba sól z cukrem. W tej herbacie jest sól. Tego się nie da pić, ej. Fuj. Nie. Łe. Fuj, ej, sól. Przepraszam cię. Nie, masakra. Przepraszam, ej, no. To jej dosolił, aż ją zemdlił. Zaraz ci handel ludźmi przybijał? Nie, ja tylko proponuję kobietę na randkę. Czemu ludźmi? Miło. Jaką kolejną niespodziankę przyszykowałeś? Że usiądźmy, może zagram w ten wyzwania w sumie. Wyzwania? Takie, okay. No. No, lubi takie zabawy. Kręci go to. Nałóż sobie masło orzechowe na nos i spróbuj je zlizać. To innego bo Halski przesyła 2 zł i 93 grosze. Zobacz komentarze pod tym filmem bracia influencerów XDDD. Nie! Nie chcę! Już mi wystarczy, nie śmiejcie się z Kubusia. Być. Jak mam to zlizać? To ja może to jest. Dobra, a ty mi potem co? Okej, okay. No to zrób to, ale ostrożnie. Okej. Okay. Rolinek przesyła 4 zł i 88 groszy. Dam 5, ale za Paulinę. Czy ty już z desperacji nawet kobiety szukasz? Dobra, chuj, ja nie wiem, co się dzieje. On się zachowuje jak jakaś gejoza. Co ta nas uczy ta działa? Gada, on się zachowuje jak jakaś gejoza. What the fuck? Wiesz co, ja może pójdę do innego pokoju, zaraz przyjdę. No okej, okay, czekam na ciebie w takim razie. Dobra, zaraz wracam. Mi się wydaje, że no, podoba on się jej. No, na pewno. Ja pier... Co to w ogóle było? Co to było? Ej, ona mi się wydaje, że może nie wierzyć tobie, ale jednak ona coś tam wierzy.
No stresuję się, chyba rzeczywiście chłopak jest na pierwszej randce. Zastanawiam się tylko, czy, no nie wiem, czy tak udaje i z tą solą. Trochę takie to nieporadne, no ale jak mama wszystko za niego robi. Najmuje mu mieszkanie. Podoba ci się ona? Nie, no co ty? W ogóle ci się nie podoba? Nie, w ogóle nie w moim typie. Za stara jest na ciebie. No za stara jest w ogóle, no co ty, no nie mój typ. Daniel przesyła 8 zł i 47 groszy. Pani z czatu warta tyle, ile za nią zapłacę. 8,50 po raz pierwszy, widzowie! Ja już odliczam w głowie, no macie kurwa czas. Licytujcie. Ty, w którym ma niezłego nosa. Kurwa, przecież to jest to dla niej. Będziesz musiał się spowiadać z tych fantów. Rozpatrzcie, może EPS i tak szybko wszystko zepsułaś w ogóle. Konfetti? Metallic hearts? Dobra, i może od razu teraz spaghetti robić, przytulić ją i zapytać... Nie, o buziaka może nie, to po prostu spaghetti. Może spaghetti, no. Dobra, idę. Mieszka. Wszystko obgadane. Można wracać do gry. Czemu ty to wszystko ruszałaś? Ale to, wiesz, ja tylko zobaczyłam, zobacz, no bo to jest słodkie. Jakaś pamiątka z wycieczki. To miał być prezent dla ciebie na potę. Tak, poczekaj, no co ci się stało, Krzysiu? Daj spokój. No bo no, widziałem, że mi wszystko szperałaś i co, nie ufasz mi, czy co? Co, chciałam tylko wyjść w twoje mieszkanie. Fajnie, udaje mi się, podoba. Pralinek przesyła 2 zł i 93 grosze. Szukam sprzątaczki. A możecie się też tak przytulić? No jak masz się poczuć lepiej? Chodź. A teraz mają właśnie zrobić makaron razem i mają pocałować. Chodź, zrobię. To prowadź, chodź. Ładnie o nią wkręca. Nawija makaron na uszy. Jak słodko. Właśnie, Krzysiu, a znalazłem jeszcze coś takiego. Konfetti, róże? Super. Wow! Wystrzałowa randka, dzieje się. Mogę ci dać buziaka? No chyba zasłużyłeś, to daj tutaj. A ty... A teraz ja, dobra. To dawaj, pojedzie. O kurczę, rozkręcasz się. Zabolało trochę. Mogłabym iść do łazienki, jakbyś mi tylko wskazał, gdzie? Nie bawimy się w taki sposób. Wy nie, a oni tak. Taka wkrętka. Fej. No ale atrakcji Krzysiu zapewnie całkiem dużo, no trzeba mu to przyznać. Ej, ale ogólnie dobrze, że ja cały czas pokazuję takiego, że jestem taki szajnie. Może nie wiem, niech coś przypakuje, bo taki chudy jest jakiś, nie wiem. Szczypiorek taki malutki, w ogóle nie wiem, taki na wiosnę. No nie, no, no to nie dla mnie. Chyba łykła, szczypiorek taki malutki gada. Ej, łykła to chyba. Łyka, chyba jakaś naiwna. Jakoś mało tak tych kosmetyków używa, wszystko takie... No jakie? Męskie. Ona jest naiwna, uwierzę w tą Daniusz bajkę. Przesyła 2 zł i 93 grosze. Bez kitu, czy Rafcio promuje handel ludźmi? Nie. Ej, dorajam takie pytanie, bo wy znacie to community, nie. Serio ten szczurek to raz uczy te ruchał? Czy to nie była jakaś ustawka pod content? Aj, hip hip, hura! I ci walczy. No, myślałam, że już nie przyjdziesz. Kurczę. Nie, co ty? Dobrze idzie ta randka. Albo jest łatwowierna, albo udaje. Łowca szpagaciar przesyła 2 zł i 93 grosze. Pralinkowa, ty najpierw wiecie. Posprzątaj swoje jelita. Co ty kurwa piszesz? No romantiko. Ja nie otworzę chyba tak buzi. To oddał. Teraz ja. Aż jej wypada z buzi, wypada jej z buzi. A tak ogólnie chciałem ci powiedzieć, no ja przez całą naszą randkę, no ja się wstydziłem cię też powiedzieć, że mi się bardzo podobasz. I nie wiem, chciałabyś może dać mi buziaka, to byłoby takie moje najskrytsze marzenie w sumie, bo nigdy nie całowałem się z dziewczyną i tak. No musi kiedyś, musi być ten pierwszy raz, pierwsza randka, pierwszy pocałunek. Widzowie, 8,50 po raz drugi! Za pralinkę z czatu! Była w długim związku. Więc na pewno sprząta, gotuje i narzeka na czacie. Ma to samo hobby, ogląda mnie. Po raz drugi, no macie mało czasu. Dobra, to ja bym się pierwszy pocałować, czy ty mnie pocałować?
Dawaj. Dobra, to zamknij oczy. Okay. Dobra, ona jest do tego stopnia, kurwa, ta laska tak bardzo lubi naukę języków obcych, że nawet komuś takiemu dała się przelizać. Z litości. Laska tak bardzo siebie szanuje, że daje sobie włożyć język do mordy komuś takiemu. Co by mu przykro nie było. Ciekawe, czy jakby powiedział, że nikt nigdy mu loda nie robił i to jego marzenie, czy też by klęknęła. Krzysiu na wiele sobie pozwala. Ej. A, przepraszam. Nie umiem całować, tak przepraszam. No ale nie musisz gryźć. Krzysiu, nie gryź. Tak nie wypada. Wiesz co, no dziękuję ci za wszystko, ale ja już chyba pójdę. Co to było? Krzysiu podpadł. Proszę bardzo. Dziękuję. Spodobało ci się na pewno? No nie nudziłam się. A mogę cię ostatnio rozszutulić? Przeczulić możesz. Ciomek przesyła 9 zł i 75 groszy. Jak sprząta i gotuje, to podbijam. Widzowie, 10 zł po raz pierwszy za pralinkę. Klej się nie może. Sara, jak to znosisz? Dobrze, że laska się, dobrze, że randka się już kończy, mogłoby się na niego coś źle skończyć. Pa. Cześć. I już po. Krzysiu radośnie podskakuje. Duma go rozpiera. Poszło zgodnie z planem. Singielka połknęła haczyk. Krzysiu, ty nie potrzebujesz dziewczyny, ty potrzebujesz mamy. Piórnik? No nie wiem, no. Takie rzeczy to ja w podstawówce dostawałam. Żadnej chemii pomiędzy nami nie było. Od niej tym bardziej. Mam nadzieję, że się chociaż dobrze bawiła. Pralinek przesyła 2 zł 93 groszy. Dla kogo śmiesznie? Jestem sprzedajna, kurwa, jak kto zda 5 dych, to dam dupy. No kurwa, no ty... Co ty piszesz, pralinka? No kurwa, no bez takich. Dlatego śmiesznie. Ugryz mnie. Przepraszam, nie. Nie wiem, tak nie wolno! Ja się nie całował chyba, że no co, że z mamą, na co? No ogólnie dobrze grałeś, ale uważam, że trochę za mocno było, trochę za mocno. Z tym takim czymś i w ogóle, no, z tym płakaniem. Nie byłam zazdrosna o ciebie, wiesz? Jakby powiem ci, że wiedziałam, że to jest gra aktorska i wiem, że tylko mnie kochasz i że do jednej sceny nie pójdziesz, a jak pójdziesz, no to jesteś frajerem. Sara jakoś to zniosła, choć momentami nie było łatwo. Ale czy dzięki tej strategii wygrają grę? To się zaraz okaże, bo już czas na kolację finałową i ogłoszenie werdyktu. Wszyscy gracze stawili skromny się w komplecie. Widz przesyła 10 zł i 73 grosze. Okna mam do umycia, więc dam 11. Dziękuję bardzo, skromny Fizu. Mamy 11 po raz pierwszy, widzowie. I nerwowo wypatrują singielki. Ciekawe, co ma do powiedzenia. Witam was serdecznie, panowie. Cześć. Filip. Generalnie zachowałeś się jak ham. Nie wyobrażam sobie takiego faceta. Mogłabym powiedzieć, że jest mi przykro, ale to chyba tobie powinno być przykro. Nie wiem, może mnie przeprosisz? Jest czujesz mi bardzo się przykro, muszę cię przeprosić, poniosło Daniel mnie przesyła 20. Nie, no tyle to nie jest warta, przesadziłeś teraz. Proszę pralinka się odezwać na insta daniosz 1337. Tylko musisz mieć co najmniej 18 lat. Bo nie chcę trafić do materiału Wardęgi. No i w tym momencie właśnie rozbyłeś wszystkie kropki dołączenia. Dziękuję bardzo, panie Daniosz. Uważam, że przepłaciłeś, ale licytacja trwa nadal. Cytowanie. Filip lubi ryzykować, po prostu stawiać wszystko na jedną kartę. Daniel, natomiast na randce z tobą było dość gorąco. Starałam się. Nie spodziewałam się, że tak się potoczy nasze spotkanie. Daniel to raczej pewniak. Te chłopaki nie mają z nim szans. Krzysiu. Ten typ jest kurwa śmieszny, kurwa, on powinien być lektorem, naprawdę. To ja. Krzysiu. Krzysiula. Co ja mogę powiedzieć? Lubię być czasem przewodniczką. To fakt. Ale ty chyba jednak jeszcze nie jesteś gotowy na dziewczynę. Ugryzłeś mnie w usta. No, nie wiem, myślę, że tak się robi na randkach. Przepraszam najmocniej. Mój chłopak Krzysiek kręcił tą dziewczynę. To, że on jest prawiczkiem, że jest mamisz synkiem. Myślę, że mogę dać wam ostatnią szansę, żeby, nie wiem, nie... To miałem wrażenie, że oni ją zlali, chyba ją kojarzą i stwierdzili, że nie warto z tym czymś rozmawiać. Pralinka przesyła 4 zł i 88 groszy. Lubię ostro i mocno w dwie dziurki, chłopaki, dobijajcie się, bo mnie swędzi cipcia. Ja pierdolę. Nie, no to już za grubo leci.
przeprosić, przekonać? To szczerze powiedziawszy, no my się nie dogadaliśmy, Sylwio, więc nawet mi szczerze nie za... Patryk Szyperski przesyła 9 zł i 90 groszy. Nie uczestniczę, ale podbiję XD. Dzięki stary, nie podbiłeś, bo aktualnie jest 23 zł przepłacone. Leży za bardzo, żeby cię przekonywać co do tego. Nie dogadamy się niestety. Sylwia, przede wszystkim cieszę się, że cię widzę i cudownie wyglądasz w tym anturażu i w ogóle wspaniale, naprawdę. Jesteś uroczą, fantastyczną, wspaniałą osobką i jestem singlem. Na pewno coś tam zrobię. Każ pyta mnie, czy dzisiaj pójdę. Panie Wiesławie, pan nie wiezie na burdel. P10TR3K przesyła 53 zł i 63. Ja pierdolę! Podbijam cenę. Wiecie, co jest najgorsze? Że Paulinę kiedyś próbowałem sprzedać. Paulina nawet ładne zdjęcia wysłała, żeby się ładnie zareklamować. Daliście za nią 10 zł. Za pralinkę, której kurwa nie widać, zapłaciliście 53. Zapłaciliście 53 zł za laskę, która oglądając YouTube'a płakała, że wraca do swojego ex. Dziękuję. Świetny wybór. 53 zł po raz pierwszy. Z nimi. No to była moja pierwsza randka w życiu. Mam nadzieję, że ci się podobało. Dosyć dużo się w sumie działo. Donald dosyć... przesyła 2 zł 93 groszy. Nie wiem, mam nadzieję. Giga ważne pytanie stare, kiedy dwa bieguny z Filipkiem. O jejku, no to jest takie, że tak powiem, nie zadawaj mi tego pytania. Planujemy nagrać w poniedziałek wieczorem, czyli jutro. Jesteśmy umówieni jutro na godzinę 21.30 na nagrywki z Filipkiem. I śmieję się nie dlatego, że kłamie, tylko uważam, że po tylu zapowiedziach jest to śmieszne. Ale 21.30 nagrywamy dwa bieguny. Nie wierzę, że ktokolwiek je obejrzy po takiej przerwie, ale lecimy. Że jeszcze może będzie następna randka. Ja liczę na zwycięstwo, bo uważam, że Krzysiu zajebiście grał. No panowie, niezłą mam... A Luto jest influencer, jada, ale wiesz, że ja jutro o 21.00 dopiero w domu będę? To co gadałeś, że streama jutro o 21.00 odpalisz? No bo zapomniałem o tym! O dwóch biegunach zapomniałem, donate mi przypomniał, serio zapomniałem. Paulina, nie chcesz się dwa razy sprzedać. Chcę! Paulinę też możecie, widzowie, kupić! Paulinę widzicie na załączonym obrazku, moderatorem jest. Jak przy okazji za nią dużo zapłacicie, to będzie banowała na waszą prośbę. Rozkmina. Tak mnie wkręciliście. Zaczynam znowu powątpiewać w facetów. Uważam, że singlem jest... Kto twoim zdaniem? Czy dałaś się nabrać na tanie chwyty, czy przejrzałaś ich na wylot? Daniel. Filip. No cóż, pudło. Dałaś się wkręcić. Super. Brawo. Dzięki. Gratulacje. Przegrałem, no. W życiu nie zawsze się wygrywa, ale... Kurwa, chłopie, ty całe życie przegrałeś. Masz 40 lat, jesteś singlem, a twój kolega chce cię w dupę wyruchać taką tonacją głosu w twoim kierunku się zwraca. No, jakby... Ten program to jest twoje najmniejsze zmartwienie, stary. Grunt to tą przegraną przekuć w sukces, no. Więc myślę, że czeka nas gorąca randka. No kurde, tak no zwalczę całą robotę. W takim razie przegrałam, ale zwycięstwo tutaj mamy, któremu się należy wspaniała nagroda. Filip, dokonam tego zaszczytu. Gratuluję. Wygrał przyszły seksuolog Filip, bo był chamem i żadna z nim nie wytrzyma? Gratuluję wam. Okazuje się, że w niektórych sytuacjach bycie chamem naprawdę się opłaca. Sylwia, czyli jesteś moja, prawda? Ale jak to? No normalnie. Jesteś warta więcej niż to tutaj. Mam na myśli kasę. Jesteś cudowna, naprawdę. Ja pierdolę! Ten zboczeniec jeszcze na koniec programu ją wycałował! No nie wierzę, kurwa! ...ce przepadły, ale może będzie wielka miłość. Miałam fajną randkę.
poznałam super faceta. No i kto wie, Daniel ma jeszcze dużo do zaoferowania. Może mi pokażesz dużo na drugiej randce. Pójdziemy gdzieś razem? No cóż, może dam ci drugą szansę. Nie, kurwa, co jest? Ja pierdolę! Ble! Dobra, widzowie. Teraz serio. Szybko ocena sylwetki. Od 1 do 10. Biceps, barki, plecy. Dobra, banujcie wszystkich, którzy dali poniżej 8.